Siemanko, dzisiaj chyba wyjdzie taki trochę vlog, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i inne takie rzeczy. I zaczniemy najpierw. Przyszła paczka, dużo się działo, jeszcze muszę jechać do auta części ogarnąć, bo coś wlazło pod maskę i pogryzło przewody zapłonowe. Całe pogryzione, to wszystkie cztery. Nie dziwię się, że nie chciał chodzić. Więc dziwna sytuacja. Ale zobaczmy, co jest w paczce, bo w ogóle szczerze... Szczerze to się nie spodziewałem dostawać żadnej paczki. I jedyne, co o niej wiem, to od kogo... I chyba się domyślam, co to może być. Ja już wiem, co to jest. Nie wiem, co jest w tej kopercie, ale... tu jest kubek jakiś. O cholera. Słodkości są, słuchajcie. To jest paczka Psyka. Najprawdopodobniej po prostu świąteczna paczka do niej przyszła. Chociaż już w sumie nie współpracujemy, ale bardzo miły gest. Jestem ciekawy tego kubka, kurczę. Czekajcie, musimy go otworzyć. Co ty gadasz? No nie, czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Patrzcie to. Nie, może więcej światła. Tu jest mój skin z krową normalnie na kubku. Najbardziej spokojny youtuber kwadratowy. Najbardziej spokojny, kwadratowy youtuber, o! Ale kozak. Fajnie, że... zaczął chodzić. Dobra, pierwsza rzecz ogarnięta, co prawda trochę niezbyt prestiżowej marki, ale przewody muszę wymienić, bo pogryzł tam, bo pokażę potem, nie wiem, czy jakiś szczur, czy kuna, czy coś takiego tam nam pogryzło i muszę wymienić przewody. Oczywiście nie w becie, w becie wszystko ok, jak widać, tylko zatankować by się przydało. Ciekawy taki vlog może dla was będzie, pooglądacie sobie co tutaj ciekawego i jakaś na pewno odmiana od tego, co się dzieje na co dzień, nie? Dobra, więc lecimy. Dobra, słuchajcie, standardowo musimy posiadać oczywiście aplikację, żeby z tego skorzystać. I słuchajcie, co mnie tutaj w sumie zdziwiło troszeczkę, to że ta strefa, bo patrzcie, ja nie jestem pewny co do tego, ale tak mi się wydaje, ponieważ w innych aplikacjach tak jest, że jest po prostu strefa, w której można oddać tą hulajnogę. I tutaj to jest chyba to różowe pole wszędzie, gdzie możemy oddać. Więc jak widać są tutaj pewne ulice, ale na przykład pomiędzy nimi jakoś nie możemy już tej hulajnogi zostawić raczej. W sensie po prostu poza tą strefą pewnie nie da się jej oddać. Tak jak w przypadku to jest innych aplikacji. I na sam start musimy zapłacić 2,50 chyba za odblokowanie i 49 groszy płacimy za każdą minutę jazdy. Jak to wychodzi względem innych aplikacji, to myślę, że jeszcze zobaczymy. Ja tutaj widzę, że mam gdzieś niedaleko siebie, o widzicie, bo ja jestem tutaj i tu gdzieś koło mnie też jest hulajnoga, więc ja chyba z niej po prostu skorzystam. Jeszcze nie wiem jak to, o widzicie, tu możemy sobie nawigować albo rezerwować i mamy cenę początkową 2,50 i później mamy 50 groszy. Dobra, i tutaj bym musiał się już niestety zarejestrować, także ja to zrobię i myślę, że za chwilkę sobie przejdziemy już na GoPro najwyżej. Dobra, słuchajcie, udało mi się to wszystko ogarnąć i wychodzi na to, że jeszcze musimy tutaj, kurde... jeszcze musimy 5 zł dodatkowe zapłacić, żeby w ogóle aktywować tą aplikację, także kolejne 5 zł jednak nam dochodzi, żeby po prostu zacząć korzystać. Nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, że żadna inna aplikacja nie wymaga czegoś takiego, w sensie... jak korzystałem z innych aplikacji w innych miastach, typu Kraków i tak dalej,
to wydaje mi się, że tam nie było takiej potrzeby, żeby jeszcze kolejną kwotę tutaj od użytkownika jednak wyciągać. Okej, okay, słuchajcie, ja w takim razie rezerwuję pojazd, mam 15 minut, żeby do niego dotrzeć. No i cóż, i przechodzę na GoPro w takim razie. Żebyście mogli też popatrzeć, jak sobie jeżdżę i zobaczymy, czy warto. Chociaż jak na razie dużo tych opłat, więc no cóż, zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle zastanawiam jedna rzecz. Czekajcie, ja sobie może położę to w ten sposób. Zastanawiamy pewna rzecz. Dlaczego te hulajnogi są wprowadzone w takim okresie, że jest już w sumie zimno, to już taka zima, nie pamiętam kiedy dokładnie one weszły, jakiś czas temu, jednak no zobaczcie, robi się coraz zimniej i jakby wydaje mi się, że liczba osób, która będzie chciała jeździć na takich hulajnogach, no strasznie spada. Czemu to nie zostało na przykład wprowadzone latem, gdzie na pewno więcej osób chciałoby sobie tym jeździć? No nie wiem, trochę tak nieprzemyślane mi się wydaje, chociaż może była taka okazja czy coś, żeby to wprowadzić. Ciekawy temat to jest, bo jednak, no tak jak mówię, robi się coraz zimniej, ludzie już nawet na rowerach coraz mniej jeżdżą i tak dalej, a teraz są hulajnogi, więc no mam nadzieję, że one oczywiście w lato też będą, bo wtedy na pewno będą bardziej oblegane, tak, przez wszystkich. Musimy ją wypożyczyć. O, teraz powinna działać. Kolejnego została, okej. Okay. Sprawdźmy. Dobra. W sumie dobrze, że ubrałem kurtkę, bo szczerze jak się jedzie na takiej hulajnodze, to jest troszeczkę zimno. 20 na godzinę, jak na razie, możemy czymś takim rozwinąć. O kurde, ale ma dobre hamulce. O dobra. Do końca wiem, czy można tym jeździć po drodze dla rowerów, ale mam nadzieję, że tak. Wszyscy ludzie się tak strasznie oglądają, jak się jeździ z kamerą na głowie. Ale zauważyłem, że trzeba mieć strasznie w to wywalone, żeby tak nagrywać, bo inaczej to naprawdę nie ma sensu jeździć. Każda osoba się rozgląda za tą kamerą i patrzy. No w sumie nie dziwię się, jeździ jakiś człowiek z kamerą na głowie, to ja też bym się oglądał. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, może trochę wiatr. Tak jak mówię, strasznie zimno, ona jedzie 20 na godzinę. Robimy sobie takie małe kółko dla testu i zobaczymy, ile nas to wyniesie. Jednak ktoś jeździ na motorku. No jedź, halo. Co się stanęło? Ty, moja hulajnoga przestaje jeździć. Czemu? Halo. Czemu nie jedzie? Coś zepsułem? Ej no. O, jedzie jednak. Nie wiem, coś się popsuło i nie chciała jechać. Ale tak jak mówię, jest tak mega zimno, że te baterie też na pewno krócej wytrzymują niż normalnie. Także nawet z ekonomicznego punktu widzenia jest to słabe. Kolejna osoba, która się spojrzała. A właśnie, sprawdzę sobie jeszcze jedną rzecz tylko. O, właśnie ktoś mi dał na hulajnodze. Ale wracając do tematu. Jesteśmy przy rządzie bankowym, przy którym już nie jestem pewien, czy to było w tym miejscu w sumie. O, nawet policja sobie śmiga. Właśnie chyba tutaj doszło do pierwszego wypadku z udziałem hulajnogi, także słuchajcie, już pierwsze wypadki miały miejsce, została młoda kobieta, została potrącona. Co tu się dzieje? To tak trąbi. No.
No, młoda kobieta została potrącona. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, bo patrzę, czy tak dobrze. Jak wciśniecie gaz, to on tak jakby... On nie odbija do końca, ja wam potem to pokażę. I cały czas miałem wciśnięty gaz, jak się chciałem zatrzymać. Jakby to po prostu coś, nie wiem, nie odbijało. Także taka wada, którą zauważyłem. Gdzie my teraz jesteśmy? Tak do końca, znaczy nie do końca, trochę tam dalej byśmy mogli jeszcze oddać. Ale wydaje mi się, jak wjedziemy w tą drogę, to tu już nie powinniśmy móc oddać tej hulajnogi. No więc sprawdźmy. Jeżdżę 10 minut, jak na razie 8 zł tutaj mi pokazuje. Dobra. Zobaczmy, czy komuś przed chatą uda nam się postawić. W ogóle normalnie mi łezki lecą, jest tak zimno. Tak, teraz jesteśmy w miejscu, w którym teoretycznie nie powinno się tutaj. O, dobra. Jak widzicie, tutaj nam wyskakuje komunikat, że musimy zakończyć w strefie tej różowej, więc tutaj jakby nie możemy. Także słuchajcie, ja już jadę w kierunku samochodu, bo jest naprawdę zimno. Odstawię ją i po prostu zakończymy przejazd, zobaczymy, jak to wszystko wyszło, no nie? Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio, to było już dosyć dawno, ale nagrywałem taki film, wyciek Yellow Box. O, i zobaczcie, widzicie? Ona troszkę sama jedzie, tak jeden na godzinę, bo się to nie cofnęło, a ja wam zaraz pokażę. Tylko zdejmę sobie kamerę z łba, żeby bardziej widzieć, co się nagrywa. Patrzcie, jak się tutaj doda gazu na fulla, to on nie odbija potem, o, w ten sposób, tylko zostaje tak trochę wciśnięty, przez co, no nie wiem, ja uważam, że to może akurat ta sztuka jest jakaś uszkodzona czy coś, ale zobaczcie. Jak to się wciśnie do końca, to później nie odbija i cały czas trzyma lekko gaz. No, mnie to trochę zdziwiło, jak mi tak sama zaczęła odjeżdżać. Ale tutaj braliśmy rowery, no nic tu nie stoi, myślę, że mogę ją tu zostawić. Jeszcze zobaczę tylko tą strefę, czy ona będzie ok. No i akurat jesteśmy w tej strefie, więc możemy tu kliknąć zakończ. Klikamy zakończ. I coś... O, dobra, jest wszystko git. Więc za tą zabawę opłata początkowa, i troszkę się odbijam. Opłata początkowa, jak widzicie, 2,50, później jazda za 7,84 i w sumie zapłaciłem 10 zł i 34 grosze. I cóż mogę jeszcze powiedzieć? Dodatkowo jeszcze 5 zł za aktywację, więc tak naprawdę 15 zł mnie kosztowało to, żeby się przejechać. Jednak te 5 zł, które musiałem jakby wpłacić na aktywację, zostało dodane do takiego, nie wiem, wirtualnego powiedzmy konta, więc zapłaciłem jednak 10,34, po prostu zabrało mi o 5 zł mniej jakby za tą transakcję. Czyli w sumie wydałem nadal 10 zł i 34 grosze. Aha, miałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić, kurczę, zapomniałem. Nie wiem, czy te mają ten sam problem, ale jak kiedyś byłem w Warszawie właśnie, to jedne z hulajnóg miały coś takiego, że jeżeli rozpędziliśmy to kółko, wcisnęło się gaz na maksa i się oddało jakby, to cały czas to koło chodziło napędzone i można było jeździć, a hulajnoga była oddana. Także takie coś było. Nie wiem, czy w tej jest tak samo. Ale no co, 20 na godzinę jedzie, mogłoby być trochę szybciej, ale nie wiem, czy tego już nie regulują jakieś przepisy, szczerze nie interesowałem się. Myślę, że spoko, tylko nie na taką pogodę. No i cóż, to będzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o hulajnogi. Teraz musimy wrócić na chatę, jeszcze furę naprawić i będzie taki daily vlog. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, że jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to musicie zostawić tutaj co najmniej 500 łapek w górę, więc działajcie. I wtedy myślę, że będę więcej rzeczy takich nagrywał. Może troszkę też innych, różnych, jak to niektórzy mówią, agrokanał, więc potencjał jest. Różne ciekawe rzeczy możemy nagrywać. Trochę tu mi ostrość świruje, bo jest automatyczna, ale tym się nie przejmujcie. W tym filmie to tyle, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się oczywiście film spodobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i komentujcie film. I do zobaczenia. Siema!